Na obrzeżu Porto Cristo znajdują się jaskinie smocze. To jedna z głównych atrakcji turystycznych Majorki. Wycieczka po jaskiniach obejmuje odcinek około 1200 metrów i trwa godzinę. Jaskinie smocze są złożone z czterech połączonych ze sobą jaskiń: czarna, biała, Luisa Salvadora i Francuzu. W jaskiniach można obejrzeć bardzo bogatą szatę naciekową w postaci stalaktytów i stalagmitów, ale także w postaci różnorodnych, fantazyjnych kształtów. Pierwsze wzmianki o jaskiniach pochodzą z 1338 roku, ale ich pełna eksploracja przypada na koniec XIX wieku. Otwarcie jaskiń dla turystów nastąpiło blisko 100 lat temu. Doskonałym uzupełnieniem form geologicznych jest odpowiednio zaprojektowane oświetlenie. Zaprojektował je w 1935 roku kataloński inżynier Carlos Buigas. Z nazwą jaskiń związana jest legenda, zgodnie z którą miejscowa ludność wierzyła, że mieszka w nich straszliwy smok, który przechowuje tam niezliczone skarby. W jaskiniach panuje stała temperatura 17-18 stopni, a turyści mają ułatwienia w postaci schodów, poręczy i łańcuchów. Wielkim atutem jaskiń jest podziemne jezioro Martel, uważane za jedno z największych na świecie. Ma ono 117 metrów długości, 30 metrów szerokości i od 4 do 12 metrów głębokości. Niewątpliwą atrakcją jest koncert granej na żywo muzyki klasycznej, który odbywa się na jeziorze, a słuchacze siedzą w specjalnie do tego przystosowanym amfiteatrze. Koncert trwa 10 minut i jest wykonywany przez kwartet złożony z klawesynu, wiolonczeli i dwojga skrzypiec. Muzycy siedzą w podświetlonej łodzi płynącej po podziemnym jeziorze. Koncerty odbywają się od 1935 roku. Niestety nie można ich filmować. Można natomiast skorzystać z przejażdżki łodzią po jeziorze.
kończymy naszą wędrówkę po smoczych jaskiniach.